To wideo jest odpowiedzią na pytanie, które dostałem właśnie na maila, jak rozwiązać pewien problem w ManyChat, czyli programie do automatyzacji Instagrama. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest ManyChat, jak z niego korzystać, jak podłączyć do swoje konto i jak skonfigurować całą automatyzację, to odsyłam Cię tu do góry, do mojego pełnego poradnika, pełnego filmu, w którym pokazuję krok po kroku, jak właśnie połączyć swoje konto, skonfigurować taką automatyzację na swoim koncie na Instagramie. Oczywiście możesz korzystać też z dostępnego darmowego planu. W tym wideo zajmę się właśnie tutaj rozwiązaniem problemu, który dostałem właśnie na maila. Problem polega na tym, że pierwsza automatyzacja po obejrzeniu mojego poradnika zadziałała, tak? Czyli udało się wszystko skonfigurować. Jednak dalej ManyChat nie wysyła odpowiedzi na komentarze i prawdopodobnie też dalej nie wysyła wiadomości direct message, tak? Czyli bezpośrednich wiadomości prywatnych do osoby z tam, na przykład linkiem czy też szczegółami jakiejś oferty kontaktu itd. Najprawdopodobniej jest tu problem z połączeniem między odpowiednimi rolkami a działaniem. Już pokazuję, jak to zrobić. Kiedy mamy otwartą swoją automatyzację właśnie w programie ManyChat, to w pierwszym kroku mamy tutaj taki wyzwalacz, czyli when, co ma się wydarzyć, kiedy coś tam, tak? I tutaj mamy właśnie nasz wyzwalacz, czyli można powiedzieć trigger, i mamy tutaj szablon już domyślnie ustawiony, że kiedy ktoś skomentuje, tak? I w tym miejscu, jak klikniemy sobie właśnie w to pole, czyli pod całą tą ramką, tak, nie całą ramkę, bo tutaj mamy opcję tego pierwszego kroku, tylko właśnie ten kafelek, to on właśnie odpowiada za przypisanie naszego postu do działania, tak? I teraz w tym miejscu możemy wybrać sobie jakieś wideo albo swój post generalnie, który został już opublikowany. Jak to działa? No, działa to w taki sposób, że możesz na przykład stworzyć post, tak, w którym zachęcasz do zapoznania się z twoim kursem, tak jak na przykład ja zachęcam do promowania mojego, do zobaczenia, zapisania się na mój kurs, odebrania darmowej lekcji, wpisując hasło kurs w komentarzu, no i wtedy odpowiednio zacznie się dziać odpowiednia automatyzacja. W innym wideo mogę na przykład dać link do na przykład jakiejś aplikacji do tworzenia wideo, tak jak ostatnio wspominałem. I wtedy, jeżeli ktoś napisze link, no to wtedy dostanie odpowiednio inną zawartość komentarza, inną odpowiednią wiadomość prywatną, DM z linkiem do innej tutaj innej strony. Więc musimy to po prostu odpowiednio przypisać tak, żeby program wiedział, jak ma działać, no bo inaczej, jeżeli byśmy wszystko przypisali do wszystkiego, no to byłby za duży bałagan, mogłoby się wysłać 5 wiadomości na raz i tak dalej. Więc w tym miejscu wybieramy, z czym ma to być połączone, tak? Więc jeżeli przykładowo promujemy konsultacje, no to przypisujemy to do odpowiedniego postu z konsultacjami. I tutaj właśnie mógł powstać ten problem, że jeżeli chcemy, aby, że na przykład w każdym poście, gdzieś tam na przykład na końcu będziemy wspominać, powiedzmy, przykład dietetyka, nie wiem, czym tutaj zajmuje się osoba, od której dostałem maila, ale powiedzmy, że będzie to na przykładzie dietetyki, tak, czyli w każdym poście na przykład dajesz przepis na, nie, zdrowe śniadanie, no i opisujesz, że zdrowe śniadanie składa się z tego, tamtego, możesz przygotować tak, tak i tak. I na końcu, jeśli chcesz, żebym przygotowała dla ciebie taką dietę, napisz konsultacja, a wtedy ci to wyślę, tak? I w kolejnym poście piszesz coś innego, tak? Czyli na przykład najczęstszymi błędami dietetycznymi jest to, tamto. Jeśli chcesz, żebym pomogła ci, pomógł w tym, napisz konsultację. No, powiedzmy w taki sposób, tak? Czy też w rolce, w jakiś inny sposób, i chcesz, żeby generalnie każdy twój post z tym mógł działać, to tutaj nie możesz wybierać specyficznego postu czy też rolki, tylko wybrać tutaj właśnie opcję wszystkie posty albo rolki. Ta opcja, tak jak tutaj widzisz, jest dostępna tylko i wyłącznie w pakiecie płatnym, w pakiecie Pro, więc możesz go przetestować tutaj przez tydzień albo dwa tygodnie, o ile się nie mylę, całkowicie za darmo. Chyba nawet nie trzeba podawać swojej karty kredytowej. Więc jest to dobra opcja, żeby to przetestować. Inną ciekawą opcją jest tutaj właśnie też następny post lub rolka. Jednak jeśli, tak mówię, jeśli chcesz w każdym poście gdzieś tam niżej promować swoją konsultację, kurs czy cokolwiek innego, no to tu zdecydowanie będzie potrzebna opcja do wszystkich. Inne rozwiązanie tego problemu, że przestało działać, no to właśnie trzeba ustawić, przypisać to konkretną rolkę lub post do swojego działania, tak? Do całej tutaj ścieżki, która jest opisywana, pokazywana w kolejnych krokach, tak jak tutaj mamy na przykład, tak? Czyli ma zostać zrobiona odpowiedź na komentarz, ma być wysłana wiadomość prywatna i tak dalej.
I tutaj na początku musimy to po prostu właśnie połączyć z odpowiednim materiałem. Więc jeśli nie chcemy wchodzić na plan płatny i chcemy korzystać tylko i wyłącznie z wersji darmowej ManageChat, to teraz Ci pokażę, jak to można właśnie tutaj sprytnie obejść i to rozwiązać. W pierwszym roku musimy mieć oczywiście ustawioną już całą swoją automatyzację. Jeśli wszystko działa tak, jak powinno, no to musisz wybrać swój post. Oczywiście nie możesz tutaj właśnie wybrać postu, którego jeszcze nie ma, no bo tutaj w tym podglądzie go nie będzie. To jest oczywiste. I nie możesz skorzystać także z opcji następna publikacja, tak? Więc co trzeba zrobić? Musisz mieć gotową już na tip-top całą tą tutaj automatyzację i kiedy publikujesz szybko tą rolkę wideo, post na Instagramie, to odpalasz tutaj ManageChat, odświeżasz właśnie tą stronę już z gotową automatyzacją i szybko z galerii dostępnych tutaj swoich rolek, swoich postów wybierasz właśnie ten, który ma być dostępny, ten, który ma być wchodzić w interakcję z widzami. Wtedy powinien to być oczywiście ten tutaj pierwszy, który się pojawi. No i kiedy to zaznaczysz, zapisujesz szybko całą automatyzację, robisz szybko, opublikuj. No i wtedy wszystko powinno już działać idealnie. Tak więc podsumowując, podejrzewam, że błąd tutaj z kolejnymi krokami, kolejnym działaniem automatyzacji polega na tym, że nie jest to przypisane, tak? Czyli nie mamy połączenia postu z działaniem tutaj właśnie automatyzacji na Instagramie. Jak można to jeszcze dalej ugryźć? Bo jest jeszcze tutaj kolejny, w zasadzie ostatni, bardzo ważny aspekt, czyli jeżeli robimy, nie wybierzemy tej opcji wszystkie posty lub rolki, tak? I będziemy, a publikujemy powiedzmy co jakiś tam czas te swoje porady, na przykład trzymając się przykładu dietetyczne, no to trzeba byłoby za każdym razem aktualizować ten post. Może to nie być problematyczne, może to działać fajnie, jednak myślę, że może mieć jeden minus to rozwiązanie. Jeśli wiesz lub jeszcze nie wiesz, to w momencie, kiedy publikujesz teraz powiedzmy jakąś rolkę czy post, to nie znaczy, że ktoś zobaczy to już teraz. Bardzo możliwe, że ktoś zobaczy to jutro, pojutrze czy za kilka nawet dni. I nie ma tutaj wpływu na to, że on może korzystać z Instagrama cały dzień dzisiaj, tak? Tylko to, że Instagram po prostu może mu to podsunąć później po prostu, bo uzna, że a teraz będzie to dobre rozwiązanie, aby teraz właśnie to zobaczył. Lub jeszcze inna opcja, przez to, że zacznie to wyświetlać powiedzmy po 3 dniach bardziej, ktoś zareaguje, kolejny, no i stanie się to wiralem, przez co na przykład 5 dnia dopiero zacznie być tutaj naprawdę dużo interakcji z twoim postem, czy też wideo na Instagramie. Co więc w takiej sytuacji robić? No bo jeżeli podmienimy sobie tutaj materiał do naszej automatyzacji, no to tamte przestaną działać. Więc należy tutaj właśnie albo skorzystać oczywiście z opcji tej tutaj premium, albo kopiować swoją automatyzację. Zobacz, jak możesz to zrobić. Powiedzmy, że tutaj przypiszemy sobie właśnie to do edytuj grafikę, tak? Zapamiętujemy sobie to wideo. Tej automatyzacji nie ustawiam, to jest automatyzacja po prostu wgrana i to wszystko tutaj ona jest standardowa, więc robimy sobie tutaj wstecz i powiedzmy, że jestem właśnie tutaj w swoim folderze tym testowym, tak? Testy YouTube. No i co można dalej zrobić? Teraz mamy tutaj no właśnie naszą automatyzację, tą, którą przed chwilą sobie tutaj dziubaliśmy, na której pokazywałem, jak to wszystko działa i wybieramy tutaj te 3 kropeczki z boku. Oczywiście możemy tam między innymi zmienić jej nazwę, tak, żebyśmy wiedzieli, co do czego przypisywane, aby nam było łatwiej się połapać, więc powiedzmy, że zmienimy tutaj nazwę na edycja wideo, jak dobrze pamiętam, chyba tak było. I kolejny krok, no to skoro ta automatyzacja ma działać tak samo, no to musimy tutaj zrobić edytuj i robimy duplicate, tak? Czyli powiel, zduplikuj, coś w tym stylu. No i generalnie w tym momencie mamy już gotowe, tak? Mamy edycję wideo, copy. Wchodzimy sobie w tę automatyzację, otwieramy tutaj, oczywiście klikamy w ten kafelek, no i wybieramy tutaj z listy posłów, powiedzmy ten nasz, nie wiem, trzeci, czy też tam najnowszy. Tutaj akurat zauważono, że jest błąd, powinien być twórz wideo, a nie twarz. No już trudno. Okej. I w tym momencie zapisujemy to i mamy już zintegrowane 2 wideo, będą teraz na to działały. Na co musisz teraz jeszcze bardzo zwrócić uwagę? To na hasła, które są tutaj wyzwalaczami, tak? W momencie, kiedy to skopiowaliśmy, czyli powiedzmy, trzymając się tutaj przykładu tutaj konsultacji, jeżeli trzymamy konsultacje dietetyczne i każdy post ma reagować na hasło konsultacja, to w porządku. To wystarczy podmiana postu i teraz to powinno już wszystko działać. Ktoś komentuje pierwszy post, drugi, trzeci, piąty, czy któryś tam, który sobie skopiujesz, zduplikujesz, podpiszesz słowem konsultacja, no to wszystko będzie działało prawidłowo. Inaczej to wygląda, kiedy zaczniesz zmieniać hasło, tak? Czyli w jednym będzie konsultacja, w innym będzie dieta, w innym będzie e-book i tak dalej. Wtedy trzeba oczywiście dopasować te kroki, no bo automatyzacja z oczywistych względów nie będzie nam działała, no bo proces działa, ale
słowa wyzwalające, które mamy gdzieś tutaj dalej poprzypisywane, mamy dalej ustawione na konsultacja, a nie na właśnie kurs, e-book i tak dalej. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi tutaj o ten temat. Mam nadzieję, że udało mi się to rozwiązać, ten problem, i pomóc chociaż kilku osobom właśnie w tej kwestii, jak to podejść tutaj do automatyzacji w ManyChat i jak można korzystać tutaj właśnie też z darmowego planu podobnie jak na warunkach premium. Jeśli też masz jakiekolwiek pytania związane czy to z automatyzacją na Instagramie, czy chcesz, żebym pomógł Ci taką automatyzację wdrożyć, albo stworzyć stronę internetową, czy generalnie ogarnąć Twój marketing, to napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl. Do zobaczenia w kolejnym wideo lub w moim kursie o AI. Link oczywiście w opisie.